Cześć, witajcie, tutaj Xaliona, to jest kolejny odcinek z serii Minecraft X-Pack. No i craftuję sobie to, co tam było kiedyś, że tak powiem, zbędne mi, ale dzisiaj zajmujemy się budową takiego systemu laserowego, który będzie mi, można powiedzieć, wspomagał pracę reaktora. Nie wiem, na jakiej to w zasadzie po prostu działa, czy to ma odwzorowanie jakieś na przykład w życiu rzeczywistym. Natomiast coś tu się zablokowało. Aha, bo to ma pierwszeństwo w tym momencie. No to grubo, powiem wam. Będzie to po prostu laser, który będzie uderzał jakby wiązką w reaktor i pobudzał jakby materii w nim do działania. Powiedzmy, że na takiej zasadzie to działa. Dobrze, w takim razie przygotujmy sobie rzeczy na to mi potrzebne. Laser amplifier. Tylko czemu? Aha, bo one się nie łączą. No dobra. To też się nie łączy z sobą. No kurwa, to jest naprawdę mądre. Bardzo. Że to się z sobą nie łączy. Bardzo szanuję. To samo mogę wyłączyć, żeby nie miał nic. Kabelki, których nie mam niestety. Czekajcie, enriched alloy. Redstone. I co? I iron chyba, nie? Tu gdzieś chyba miałem to. Jest. Gdzieś już mu dam, niech se zrobi, bo tamto to się nie doczekam nigdy. Włożymy do systemu. Ultimate. Powiedzmy też te 40 sztuki. Tu craft nadal jest 10. Czemu? Jeszcze raz. Oszukuje mnie coś. Ultimate. Czemu? No dobra, to wrócimy tutaj za chwilę, no. To też się w miarę tak dość szybko robi. Dobra, no nic. W takim razie to zbudujemy osobno. Co mi to tyle? Na razie idźmy na działkę i co? I zbudujmy ten tutaj system. Tylko tak. Jak tu mamy wlot gazu, bo to też trzeba teraz rozplanować trochę. Jak tu mamy wlot gazu, to powiedzmy tu będzie już ten reaktor, nie? Pressurized. O jest. Troszeczkę może oddalę jeszcze. Tu będzie, powiedzmy, ten reaktor. No i te laserki warto by zrobić w takim razie tutaj. Średnio mi to pasuje. Wiecie co zrobię? Czanki muszę zobaczyć. F3 plus H to było? Nie. O. Show chunk boundaries. Gdzie się kończy chunk? Żeby tutaj też za dużo na tym chunku cholera nie było. I wiecie co? Te laserki zrobię tutaj. Laserki zrobię tutaj, na tym chunku. No. Bo tutaj już będzie troszeczkę za dużo na tym chunku. I to mi już obciąży tym bardziej, bardzo, bardzo, bardzo. Hidden F3, dobra. No to tak, reaktor będzie miał szerokość. Tu jest gaz, raz, dwa, trzy, cztery. Tyle, dwa odstępu. Tak, no to nie byłem przygotowany, że ja to będę budować z innej strony, czekajcie. Początek, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze to jest.
6. Nie, dobrze, 5. Środkowy. Jednak wezmę to, zniszczę w pizdu. I teraz zrobię sobie symulację. Gaz. I tutaj niby jest 2 odstępy. Czy to mi się wiąże z tym, co... 5 tu powinno być. 1, 2, 3, 4. No dobrze jest. Czyli na to by wychodziło, że mój początek lasera powinien być tu. Ma to jakiś sens. Ma to jakiś sens. Tylko one mi się tutaj nie zmieszczą. Fuck. Bo to razem ma w całości cały układ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mieszczą się. No to dobrze, no. Jak się zmieszczą, to niech się mieszczą, no. Ja tak widzę na tego Changa, co jest tutaj. Psz, dobra, niech już będzie. Okej, okay, no to co? No to laserki. Te amplifiery. Jakiś lever. Jeden, jakiś może stone na przykład, bo to w sumie dowolny blok. Dajcie mi jednego stone'a, będzie ładnie wyglądać. Dobra. Ja sobie jeszcze raz tutaj mam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj będzie początek lasera, co oznacza, że tu będzie moja wajcha włączająca ten system. Okej, okay. Czy to jest dobrze? Tak, to jest dobrze. Teraz laserki. Teraz laserki. Kurwa. To położyć w dobrą stronę też. Dobra. Patrzcie, z tej strony jest? Tej nie, nie ma. Ale buged. W sumie zacząłem ze złej strony, ale no, niech będzie. Teraz mi będzie ciężko położyć to wszystko, ale dobra, poradzę sobie. W taki sposób sobie poradzę po prostu. Tyle? 6, 7, tak, no. Taki tam systemik laserowy. I co? Skąd on wziął moc, ja się pytam. To jest bardzo dobre pytanie, wam powiem. Bo na pewno nie z dupy. Nie tak chciałem zrobić, tak chciałem zrobić. I teraz tu będzie trzeba, o. One mogą być, wiecie co? Tak. One są napromieniowane energią z piwnicy. Dobra, to już wiadomo, skąd ta energia pochodzi. Po prostu z tego mojego, wiecie, bezprzewodowego ładowania. No to sprawa się rozwiązała, no. No to sprawa się rozwiązała. Okej, okay, ile ma na przykład ten już naładowania, co? Nigdzie nie ma naładowania. Co? Redstone output, ale tu ma być na high, żeby on był włączony na high i on wtedy dopiero będzie włączony. Dobra, okej, okay, okej, okay. Teraz, czy moje kabelki są już gotowe? Ultimate. No nie są niestety gotowe. A to na razie sobie poradzimy i bez tego. Trzy, cztery. Dobra. Dobra.
Teraz jakoś trzeba zrobić, żeby tu był ten... żeby tutaj był... konwerter. Żeby tutaj był ten konwerter, to tak, kryogenik mi są potrzebne, co by też kiedyś tam narobiłem, jeszcze pamiętam, no te 2 miesiące temu, co był ostatni odcinek w sumie chyba. One się łączą z tym modem, nie? Tak. To lepiej mi będzie nawet podczepić energię od tej strony. Tutaj damy vibranta. Dajcie mi 3 takie vibranty. Mam nadzieję, że zrobią się szybko. I teraz trzeba pociągnąć energię w ender... o, konduitach. A ja się zastanawiam, jaka tu jest energia pociągnięta. Taka. To mnie nie satysfakcjonuje niestety. Za bardzo. Co to jest to? Albo bardziej, co to jest to? Albo kij z tym polecę od góry. Ej, w całkiem pokaźnym tempie tego ubywa. No dobra. Polecę od góry. Tu się wbije w podziemie. Jakoś tutaj może to ominę, chociaż powątpiewam, że to mi się uda. I tędy muszę jakoś przelecieć. Jezu, za szybko. Slowa dajcie. Co to jest za korytarz? Te korytarze tutaj pod tą działką to jest jakiś kosmos, nie? Tutaj tak ciemności nie potrzeba. Sobie mogę polecieć na przykład tak. Tędy polecę. Tędy. I tu mogę nawet już sobie... teraz sobie mogę zmienić na fast. O, tu jeszcze pozostałeś po tym drzewie pieruńskim. Po modzie, który miał być taki spoko. Ostatecznie chyba wyszła taka kaszana trochę z niego, mi się wydaje. Na slowa mi dajcie. Tu będzie wyjście, powiedzmy. Będzie ten konwerter, to wyjście zrobimy tutaj. Chyba mam za mało kabelku, mi się wydaje. Zaraz się zobaczy. Robić akurat je to nie jest żaden problem. Bo i tam mam autokraft. Crafting i tak. Magnet. Patrzcie. Ciągnęło do tamtego. No to nieźle. To się nazywa... czekajcie, wezmę sobie ten vibrantowy. O, tamten się jeszcze tworzy, ale jaja. Ender. A nie! One były w trakcie tworzenia jeszcze, dlatego, bo tam była jakaś kolejka długa, dobra. No to nieźle. Ciekaw jestem, ile tutaj pod tymi działkami już jest takich korytarzy, o których nawet nie wiem, po prostu o których już zapomniałem dawno temu. Na pewno gdzieś takie są. Wiem, że tu jest jeden długi, tu jest jeden długi. Ale na przykład no taki jak ten, no co to było w ogóle, nie? Używany do jakiegoś tam pewnie podłączenia jednego kabelka i tyle. Nic poza tym, nigdy wcześniej, nigdy w razie później już go nie używałem, bo po co? Dobra, dajcie mi ten vibrant. Vibrant 3 już jest.
To będzie taki bufor tutaj, tak jakby. Może bym jednak go położył bardziej w tę stronę. Żeby tu był ten wskaźniczek. Kurwa. Dobra. To sobie idzie fajną prędkością. I teraz tak. Tutaj musi być skonfigurowane na input. Czyli to jest jedyny ten naprawdę. Ta. Ja pierdolę. No dobra. Okej, okay. Ile tu jest teraz FPS-ów? No jednak tutaj powiem, że przy tych rurkach, jak się w nie patrzę, one chyba strasznie obciążają, bo nawet jak się tam patrzę, to jest więcej. No. No ten system tutaj to jest strasznie obciążający. To nawet dobrze, że ja tego, że ten laser zbudowałem jeszcze dalej od domku, niż on na początku miał być, bo on miał być na początku tutaj, albo tutaj właśnie. No to nieźle. Dobra, teraz trzeba w jakiś taki sposób patrzeć też na to. O! Od razu trafiłem, patrzcie. I to niestety będzie takie głośne. Tu mi spierdziela. Co? I tu mi widzę spierdziela cała energia. To jest dźwięk jak przy tych, jak przy transformatorach gdzieś, nie? Tylko teraz z jakiegoś powodu... To się nie ładuje. No. Bo energii mi... Patrzcie, jest, działa. Dobrze, czyli działa. Po prostu to są takie minimalne widzę jednostki, żeby w ogóle go odpalić, ja tutaj potrzebuję 1 giga RF, czyli musi się naładować do połowy. A teraz na przykład jest naładowany dopiero w 2%, 3%. No to dużo energii na samo wystartowanie reaktora jest po prostu potrzebnych. Potrzeba. Widzę, że jest więcej niż bym nawet chciał. Także no, idzie to jakoś to będzie szło. Na pewno nie będzie to jakieś mega szybkie. To w ogóle mi pracowało, wiecie co? Za wolno, tylko dlatego, że zapomniałem dać tutaj upgrade'ów. Pamiętam, że narzekałem, że przecież nie wystarczy mi tyle, gówno, prawda? Okazało się, że wszystko było w porządku. Tylko ja zważywiłem. Teraz potrzebuję zobaczyć, czy... A to się dalej robi, nie? To się... O Boże. No to nieźle. Czy reaktor się odpalił? No odpalił się, ale co z tego? Skoro on tutaj produkuje sobie 30, czyli... No wciąż będzie jakby za mało tej całościowej energii. Natomiast jeszcze uranu trochę mam, więc akurat spoko. Jedyne, czego jeszcze tu będę na pewno potrzebował, to czekajcie, steak. Dajcie mi jakiegoś steaka. To tak, nagromadzić ten 1 giga RF, zbudować ten główny reaktor i w jakiś sposób podłączyć tą energię, by odwrócić... Ja, dobrze, że ostatecznie nie dawałem tutaj strzałek, bo dzięki temu będę mógł skierować bezpośrednio energię z nowej baterii do reaktora, nie? Do systemu. I w ogóle, jeszcze jest jedna heca. Chciałem zbudować teraz tą baterię. A ja za bardzo tego nie zrobię teraz, w takim razie, bo to pierwszeństwo się jeszcze kraftuje. Chyba, że zaczniemy po prostu ją budować. Te porty są już zrobione? Tak, porty są zrobione. To nawet wam powiem, że jesteśmy w stanie ją zbudować. Prawie tą baterię. Prawie. Casing.
Aha, induction casing mam za mało. Potrzebuję jeszcze sztuk 8. I to mi znowu splokuje. Dlaczego tu jest tu craft? Enriched alloy. To użyło? Casing. Pokażcie mi na tę recepturę. Albo raczej co trzeba zrobić? To craft. Jakby się udało zrobić wszystko bez tego. Steel też jest potrzebny niestety. Ja bym to mógł ręcznie zrobić, nie? Zobaczymy w jakiej kolejności to się będzie chciało wykonać. Widzicie? Na razie idzie tak. To widzę poszło. To przeszło. Ja to będę mógł ręcznie zaraz zbudować. Po prostu te sobie przetworzę ręcznie i tyle będzie. Bo tak czekać teraz, a tak odcinek będzie troszkę miał jakby więcej, nie? Dobra, teraz mogę to wszystko anulować. Wziąć sobie stąd. Crafting. Casing. Basic induction casing. Cyk. Teraz tak. To. Takich energy tabletów już zapomniałem ile. Jeden, czyli dwa. Takie energy tablety. Dobra. Jak mamy te energy tablety, to mogę sobie zrobić te. No i jest kurwa fistachio, nie? 52 sztuki, idealnie, bo 56 potrzebuję na cały sześcian. Dobra. Okej. Także wracamy na działeczkę i tutaj dobudujemy jeszcze baterię. Czekaj, zobaczymy ile się naładowało. Minęło ile? Z 4 minuty, nie? Od sprawdzenia tutaj ostatniego było 30. No powiedzmy, że jako tako to zadziała. Widzę, że to coś przybywa, to od razu spierdziela. Czy ja mogę tym na przykład sterować w jakiś sposób? Czekajcie. Lever. Czy ja mogę w jakiś sposób tym sterować? Nie, chyba nie. Żeby na przykład to rozłączać. Też nie. Żeby rozłączać kable, nie? O to mi chodzi. O właśnie. Active with signal. Kurwa. Insert. Never active. Always active. Ale jak jest always active, teraz już w ogóle coś skopałem, nie? In and out. Dobra, jest. Active without signal. Czyli without, czyli teraz. Teraz to powinno być nieaktywne. No i chyba nie jest aktywne. Teraz zobaczymy, czy będzie ubywać jakoś tak. Co? Tak, ubywa i się nie ładuje. A teraz będzie się ładować powoli. Będzie nadal ubywać, bo przybywa na razie tutaj. Dobra, czyli działa. Bo też chcę mieć jakąkolwiek nad tym kontrolę. Po prostu. Dobra, zbudujmy tą baterię całą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tyle ma reaktor. Raz, dwa. Raz, dwa. Czy wyjście z reaktora? Wyjście z reaktora jest na jakim poziomie? Cholera, zapomniałem już.
A nieważne, bo i tak w sumie. To tutaj akurat symetrię zachować nawet nie mam za bardzo jak. Sprawdźmy jeszcze raz boundaries. Czyli na pewno muszę gdzieś zrobić tutaj, na tym czanku. Na tym czanku to na przykład zrobię sobie... będzie wyjście powiedzmy stąd. To powiedzmy... Tu. Tak to mniej więcej będzie, tak to widzę. Wezmę to bardziej w tę stronę. Okej. Wyjście z reaktora, kurde, chyba na trzecim poziomie będzie, mi się wydaje, bo to będzie taka kostka w sumie. Kostka. Także damy tak na przykład. Tu będzie tak. Ten tu. Tu. Źle. Tam na kilka stron po prostu. A nóż się gdzieś tam kiedyś jeszcze w tamtą stronę przyda czy coś. No bo raczej jakbym na przykład kiedyś zrobił ten Draconic Evolution, to może na przykład gdzieś tutaj. Zrobię już nie na tych tutaj czankach. Dobrze, że akurat tutaj jest granica czanka. Że te lasery to są na dwóch czankach, no dobra. Niech będzie. No i o to wszystkim w tym chodzi. Że to będzie zamknięte, nie? No i to będzie taki mój główny magazyn, tutaj będzie masa, masę energii będzie można przechowywać. W tym czasie mogę tak wyłączyć to na pewno i zobaczyć, a nóż się już skraftowały te pierdolniki. Fajnie by było. Tak jak zapowiedziałem, że na razie nie będę tam używał powiedzmy tych teleportów, no to nie już będzie. No zostało mało, w ciągu budowy baterii upłynęło powiedzmy jakieś 60% czasu, który pozostał, więc mogę teoretycznie poczekać nawet tutaj, tylko co by tutaj porobić w tym momencie. Wiem, mam akurat jeszcze coś do zrobienia, patrzcie, mogę opróżnić Digital Miner, w nim mam Crystal Stone wykopany jeszcze na jakimś live'ie chyba. Wykopany na jakimś live'ie. Daj to. Dawaj mi to. Akurat sobie troszkę zaoszczędzę czasu w którymś tam z następnych odcinków, prawda? Smelting faktory. Dobra. Smelting faktory. To mi się tutaj wszystko ładnie przerobi. Czekaj. Crystal Stone. Bo ja tu chyba coś odwaliłem. Heavy. Te heavy. Melting faktory. Co to za... proszki tam idą. A, bo to idzie też skądś... Ty, ale jaja. Tu widzę proszki, nie? No, to są proszki, prawda? To są sztabki. Sztabki. Proszki idą skądś indziej. Aha, dobra, no to znaczy, że wszystko działa. Okej. To znaczy, że wszystko działa, bo już myślałem, że... jakieś warzywo tutaj odwaliłem. Na szczęście nie. Niech to się tutaj dokończy. Ty, bo... zaraz mi braknie energii chyba w reaktorze. Nie no. A z jakiej paki to się ładuje? Ulala, to jakieś mi się... A wiem, bo tam jest wyłączone redstone na razie.
Dlatego tam jest, dobra. To zaraz to zrobimy, żeby... Bo pewnie już te są puste rzeczy. Ta, to się nawet nie ładuje. Teraz to odwaliłem, nie? Już powiedzmy... 4:10 za nami. Panie sobie dzień przeskoczył. O! Akurat to się zaraz skończy robić. Cyk i cyk. Dokończymy. O! Już się skończyło, teraz to się zrobi. No i kurde! Teraz tak. Induction to in... To? To. I teraz... To jest jakby służące do przewodnictwa, a to jest do faktycznego przechowywania energii. Także na przykład to sobie damy tutaj, 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 tutaj. Jakąś taką symetrię, żeby to je zachować. Tutaj, tutaj. I cyk. To przechowuje 26, czekajcie, to ma jest akurat nie to, storing, jak chcę storing zobaczyć, no w chuj po prostu, czekaj, service providers, receiving outputting, jeden taki, czekajcie, jeden taki 8 razy 4 razy 6 to mi daje, to jest w giga RF-ach, 1228 giga RF-ów. Czy to jest niezliczona ilość razy więcej niż mogę aktualnie przechowywać we wszystkich swoich vibrantach, nie? Powiedzmy. Także tak się prezentuje moja bateria, tak się prezentuje układ laserowy, który dzisiaj mieliśmy zrobić. A w tym odcinku to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny, w którym porobimy sobie coś innego, żeby tak było, wiecie, różno tematycznie. Tyle. Łapki do góry, mile widziane. Pamiętajcie o dzwoneczku, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!